Siema! Siema! Co ty tu popsułeś? A wszystko rozebrałem w drobny mak. Do malowania? Do malowania, no. I na naprawę plastików. Pan. Co, błotnik został? No, no. Do spawania dajemy. Tak. No. Do malowania. Może sami pomalujemy, ale jak będą malowali, to nie od razu wymalują. Wszystko od szmalu zależy. Wszystko od szmalu zależy. Patrzcie, napęd rozebrany. Wyczyszczony już mniej więcej. Jeszcze przed złożeniem wyczyścimy jeszcze raz. Na wydech czekamy. Jak macie pomysły jakieś, jak go pomalować, co i jak, to dawajcie. Bo może... myślimy o zostaniu przy oryginale, czyli przy żółtym, albo na cały, na czarno z niebieskimi dodatkami ekrana, nie? Tak. Zobaczymy. I dodatki niebieskie będą. Także w piątek przyjdą części, złożymy napęd cały, zobaczymy, o ile się polepszy przyspieszenie po wymianie. Co przyjdzie? Rolki przyjdą? Rolki i filtr stożkowy. I wydech. Ale to wydech za tydzień. Później. Za tydzień. Rolki specjalnie już zamówiliśmy lżejsze pod ten wydech, bo tak jest dedykowane. Ten wariator to jest Malossi Multivar 2000 i były rolki 12,5 grama oryginalnie do niego, bądź 9 jak masz wydech. I dziewiątki zamówiliśmy już pod wydech, żeby były. Będzie się szybciej na obroty wkręca. I opony w przyszłym tygodniu będą nowe i do malowania idą pegi. Także nie będzie na razie jazdy. Nie będzie ścigania. No po mieście nie, ale na pewno jak złożymy wydech, to się przejedziesz tu na prosto, nie? Tak. No bo te siedzenie, one tu jest fajne. Bo w większości skuterów bez plastików, to ten kibel się w ogóle nie trzyma. A tu jest fest, nie? No. Czyli można po prostu założyć siedzenie i możesz się przejechać, nie? Nic tak. Nie pogubisz. Raptor dzisiaj też troszkę umyty. Tu wszystkie graty. Ciągle coś do roboty, a to jest sprzęt numer jeden. No, dzisiaj zawozimy te plastiki do spawania. I od razu się dowiemy, czy pomalują. A w piątek jazda próbna. Tak. To do zobaczenia. Na rachę, Jos.